Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy materiał jest realizowany przy współpracy z administracją serwera Midhem Online i dzisiaj mam dla Was naprawdę perełkę. Sam osobiście jestem pod mega wrażeniem, ponieważ o serwerze Midhem Online słyszałem już nieco wcześniej. Jest to serwer mordeczki na protokole 8.0, ale jest to serwer totalny custom, można powiedzieć, gdzie są pozmieniane grafiki, jest pozmieniana mapa, macie troszeczkę zmodyfikowanych potworów. Jest on naprawdę przepiękny, za chwilę przejdziemy do samej gry. Na samym jednak początku chciałbym Wam tylko przekazać kilka informacji, ponieważ każda z profesji posiada tutaj jakieś dodatkowe bonusy i tak dalej i myślę, że to warto powiedzieć. Pierwsza sprawa jest taka, że nowy serwer, czyli serwer, który nazywa się Tempra, wystartował 12 dni temu, także jest to stosunkowo nowy serwer. No i ogólnie na tym serwerze, jeżeli będziecie zakładać sobie postać, no to warto, no myślę, że warto tam, bo jest jeszcze oprócz tego drugi stary serwer, ale na tym się dzisiaj nie będę skupiał. Jeżeli przejdziemy w zakładkę Create Character, mój angielski wspaniały, słuchajcie, to mamy tutaj informację, właśnie jest tak, oczywiście nick, postać, jaka profesja, płeć, miasto, tutaj jest ogólnie z takich custom miast, to z tego co widzę jest Tindra. No i ogólnie tutaj wybieramy sobie serwer, no to tak jak mówię, polecam Tempra, ja również na tym serwerze będę grał. I oprócz tego mamy tutaj informacje o profesjach. Jeżeli chodzi o druida, no to wiadomo, jest to typowy druid, party team support, jest tutaj tak napisane. Mamy tutaj możliwość używania rodów. Pasywny bonus każdej profesji, to jest to, o czym Wam mówiłem przed chwileczką, to pasywny bonus dla profesji właśnie druida jest to, że jego jakby obrażenia, które otrzymujemy czy w PvP, czy w walce z potworami, są zredukowane o 10%. Oprócz tego macie tutaj napisany party bonus, jaki otrzymujecie, czyli 20% healingu zwiększonego przez runy i spele oraz 30% więcej doświadczenia. I poniżej macie również napisane, ile takich profesji na serwerze jest. Myślę, że to jest ciekawa sprawa, dlatego że dużo osób jakby często się zastanawia, jaką profesję wybrać, jeżeli na przykład grają w Team Huncie, to jakie profesje są pożądane i tak dalej. Myślę, że to jest bardzo spoko opcja. Jeżeli chodzi o druida, to oprócz informacji, które są podane tutaj, ja mam zapisanych dla Was kilka dodatkowych informacji. Druid tutaj na tym serwerze jest taką postacią ofensywną, ma Energy Wave'a oraz ma UEK od energii, także warto o tym pamiętać, że nie jest to postać tylko gdzieś tam pod Team Hunty, tylko też solo fajnie możemy sobie tutaj pograć. Może robić Pox SD. Dla osób, które nie grały na starych protokołach, TB to był kiedyś taki czar Exavogran Mass Pox i on polegał na tym, że biliśmy takiego ułeka z trucizny, on sobie tam zatruwał i powiedzmy tam odbierał po ileś HP co party przez dłuższy czas. Natomiast nie był jakiś mocny. Tutaj nie wiem, jak działają Pox SD i bardzo mnie to ciekawi. No i ogólnie myślę, że o pasywnym bonusie więcej powiedziałem. Kolejną profesją tutaj jest Sork i Sorker jest zdecydowanie najsilniejszą postacią, jeżeli chodzi o zadawanie obrażeń. No, na żadnej innej postaci tak dużych dipsów tutaj nie wykręcimy. Jest za to bardzo taki papierowy, łatwo go zabić, ma mało HP i tak dalej. Też możemy otrzymywać więcej po prostu obrażeń od potworów. No ale jakby te duże obrażenia, które jakby sama profesja zadaje, nam zdecydowanie to rekompensują i ja też Sorkerem będę tutaj grał. Jeżeli chodzi o Sorka, to mamy dodatkowo tutaj takie fizyczne UE oraz UE od ognia oraz energii, czyli no tak jak normalnie Sork ma. No i jako pasywny bonus zadajemy 10% więcej obrażeń z run. Jeżeli chodzi o party bonus, czyli jeżeli expimy sobie w Team Huncie, no to mamy plus 10% na krytyczne obrażenia i plus 10% doświadczenia. No i jak widzicie, Sorków tutaj zdecydowanie najwięcej jest na tym serwerze. Ja też zakładam Sorka, mam nadzieję, że bardzo fajnie mi się będzie nim grało. Kolejną profesją jest Knight, typowy tank, no tutaj nie trzeba zbyt wiele tak naprawdę
opowiadać. Ja już sobie zobaczę tutaj ogólnie, co mam takie dodatkowe dla Was tutaj do powiedzenia. Od 200 levela posiada nowy czar, który nazywa się Exorimax. Jest to customowy czar i prawdopodobnie zadaje dosyć spore obrażenia. Pasywny bonus to 20% większe obrażenia, ale przy używaniu broni dwuręcznej, tutaj macie jakby to opisane. I no i party bonus, redukcja obrażeń przeciwko potworom i 20% więcej doświadczenia. Jeżeli chodzi o paladyna, to też tutaj nie trzeba jakoś specjalnie zbyt wiele opowiadać. Paladyn, postać walcząca na dystans, raczej taka, powiedzmy, do solowej gry. Mamy tutaj, słuchajcie, taki bazowy bonus, to jest 10% szybkości naszej postaci i 20% więcej zadawanych obrażeń przez broń dystansową. No i tak inaczej pewnie byśmy nie powalczyli, no ale taka ciekawostka dla Was. No i oczywiście party bonus, 10% więcej obrażenia w PvP i 10% więcej doświadczenia. Tak to wygląda. Właśnie zastanawiam się, jak to jest z tym PvP damage'em, że jest zwiększony w party bonusie, ale może jakieś to tutaj ma swoje zastosowanie. Oprócz tego tutaj na stronie, co warto powiedzieć, jest zakładka właśnie z achievementami, tylko ja miałem zapisaną taką stronę właśnie z achievementami, gdzie możemy to zobaczyć. Najwyżej wrzucę Wam jeszcze linka po prostu w opis tego, bo widzę, że to nie jest ta zakładka, a chciałem tylko przelecieć na szybkości stronę. No i co? Jedna taka rzecz, którą jeszcze chciałbym wyróżnić, słuchajcie, to jest system farm. Tutaj po wbiciu odpowiedniego poziomu, jeżeli posiadamy premium account, możemy kupić sobie farmę. I na tych farmach, słuchajcie, możemy uprawiać jakieś rośliny, które zwiększają nam później 30% więcej expa na określoną ilość czasu. Więc taka ciekawostka, możemy mieć tutaj farmę. No i myślę, że tyle, jeżeli chodzi o kwestię tutaj strony. Mam nadzieję, że mniej więcej jakoś to wytłumaczyłem tak, jak powinno być. A tymczasem przechodzimy już do gry. Po zalogowaniu, no ja wybrałem sobie akurat Thais, tak myślę tradycyjnie. Po zalogowaniu się do gry, no jesteśmy w temple. Jak widzicie, grafiki są zmienione. I powiem Wam, że są to, myślę, że śmiało mogę chyba powiedzieć, że jedne z najładniejszych grafik, o ile nie najładniejsze, które widziałem na customowych serwerach. Naprawdę jestem dość mocno pod wrażeniem, choć jeszcze zbyt wiele tutaj nie miałem okazji pozwiedzać. Co? No, oczywiście po zalogowaniu mamy link do strony, link do Discorda, gdzie możecie sobie oczywiście wejść. Mamy NPC-ta Quentina, który z tego, co już widziałem, bo już wcześniej pozwoliłem sobie tutaj mniej więcej sprawdzić, co i jak, to oferuje on nam tutaj, słuchajcie, blessy, może nas wyleczyć, może nas przenieść chyba na PvP arenę, no i ogólnie takie szczątkowe, że tak powiem, informacje, tutaj zbyt wiele do gadania tak naprawdę nie ma. No i co? Startujemy, jak widzicie, mamy letter seta na start, on jest nieco zmieniony, grafiki są pozmieniane, ale naprawdę powiem Wam, że wyglądają bardzo, bardzo ładnie. W plecaku znajdziemy fishing roda, spellbooka, magic beans, to jest ogólnie jedzenie. A propos jedzenia, to też pogadamy, bo to jest bardzo ważna kwestia na tym serwerze. No i mamy napisane, że zostało stworzone przez Exevopan. Łopata, lina i w zasadzie to tyle. Mamy zakładkę ze skillami, oczywiście, no to tutaj nie trzeba zbyt wiele mówić, więc to mogę zamknąć. Natomiast jak widzicie, mam otwartą również zakładkę, jeżeli chodzi o system tasku. Tutaj ogólnie będziecie to widzieć, ok. Tutaj możemy sobie to wszystko pootwierać, bo ten klient troszeczkę inaczej wygląda. Ja przyznam szczerze, że preferuję bardziej takie klienty typowo tibijskie, ale no ten serwer naprawdę jest taki uroczy, że można mu to wybaczyć. No i co? Słuchajcie, mamy tutaj, nie wiem czy wszystkie, ale pewnie większość potworów, na które możemy mieć taski. Jeżeli sobie najedziemy, to mamy informacje, jakie bonusy nam daje, na przykład zabicie 100 amazonek daje nam 1100 golda i plus 10 lot bonus, oczywiście z danego potwora, no i tak dalej, możecie sobie zobaczyć, na przykład za 2000 kili mamy 0 exp bonus, nie do końca to rozumiem, o co tutaj... Aha, okej, dobra, czekajcie momencik, ja muszę to najechać jeszcze raz. Ja tu coś źle chyba popatrzyłem, nie mogę już najechać, co jest. Dobra, okej.
Okej, okay, czyli tam już na 2000 kilów nie dostajemy nic, tak to mam rozumieć? No dobra, mniejsza o to, w każdym razie jest taki system tasków. Chyba tak, chyba to wygląda na to, że po prostu po zabiciu jakiejś liczby potworów ten task jest zakończony, a do tego czasu dostajemy jakieś bonusy. Jak widzicie, te bonusy są całkiem fajne, więc jeżeli ekspicie na danych potworach, no to można sobie tutaj zerkać na tą zakładkę z taskami i zobaczyć, i też na pewno jest to fajne urozmaicenie gry. No i co? Myślę, że przejdziemy się do temple teraz, które Wam chciałem pokazać. Nie do temple, tylko do depozytu. Idziemy do depozytu, ponieważ mamy tam bardzo fajne miejsce, właściwie miejsce do skillowania, które znajduje się w każdym depozycie, bez względu na to, jaki serwer wybierzecie. Macie tutaj takie training dummy, na które jak klikniecie, to Was po prostu teleportuje. Kurczę, zepsułem troszeczkę, myślałem, że przeteleportuje mnie z powrotem do depozytu, natomiast no przeteleportowało tutaj, także idziemy, ponieważ chciałem Wam w depozycie pokazać jeszcze, że mimo że ten serwer no jest totalnie customowym i nie kategoryzowałbym go jako dany typ serwera typu 8.0, tak jak jest tutaj, tak jak sprawdziłem sobie to na Observe liście, to ten serwer posiada, słuchajcie, wbudowany market, co już Wam pokazuję, zobaczcie. No i co? Możemy sobie oczywiście tutaj znaleźć jakieś przedmioty, typu na przykład, nie wiem, sword wpiszemy, o, no to mamy akurat sword ringa. Możemy sobie tutaj kupić, sprzedać i tak dalej. Oczywiście pewnie do tego, żeby sprzedawać, potrzebny jest premium account, do czego też za chwileczkę przejdę. No ale co? Zanim to wchodzimy i warto tutaj mordeczki poskillować. Gdzie my tutaj mamy, gdzie ja tutaj mam, o tutaj, dobra, jest zakładka ze skillsem, no wiadomo, że tam jak będziemy bić z rózgi, no to zbyt wiele to nam nie pójdzie, ale na innych profesjach na pewno będzie szło to dużo szybciej, no bo magic troszeczkę oporniej będzie leciał. Natomiast co warto tutaj powiedzieć, serwer ten też oferuje możliwość zakupu różnego rodzaju rzeczy. Jeżeli chodzi o premium account, to akurat wyświetliła mi się tutaj taka zakładka, gdzie możecie sobie na przykład zobaczyć bonusy, które macie za zakup jakby premium account, za odpalenie, także to sobie możecie wszystko, że tak powiem, w kliencie przejrzeć. Oprócz tego, no tutaj nie, tutaj akurat nie widzicie, bo moja kamerka zasłania ogólnie te miejsca, ale mamy tutaj na przykład wiki, gdzie możemy sobie posprawdzać na przykład, jakie mamy zbroje, jakie ewentualnie one bonusy dają. Oczywiście jak widzicie, grafiki są całkowicie pozmieniane, więc wszystko tutaj tak naprawdę jest chyba zmienione. Mamy zakładkę, jak widzicie, też z potworami. Mamy tutaj spele, więc też możemy sobie od razu sprawdzić, dla jakiej profesji mamy jakie spele. Ale mnie tutaj właśnie interesuje ta zakładka z możliwością zakupu, czyli tak zwany store, ponieważ chciałem Wam właśnie też to pokazać. Wiem, że jest to w depo. No i chyba trzeba będzie podejść właśnie do... A! Jejku, ale jestem zakręcony. Depozyt przecież mam tutaj. Niestety, widzicie, po prostu za dużo nowości i po prostu nie mogę się tutaj połapać. Mówię, musimy iść do depozytu, a depozyt tutaj. Okej, Ja otrzymałem tutaj 400 punktów na start do administracji i część tych punktów będzie przeznaczona. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie, myślę, konkurs na 100 premium pointów. I żeby wygrać, należy po prostu napisać jakiś komentarz i napisać swój nick w tym komentarzu. I 100 premium pointów poleci dla Was, a za 100 premium pointów tutaj naprawdę możemy kupić już parę ciekawych rzeczy, bo możemy kupić i broń do skillowania, i premium account, i jeszcze nam zostanie sporo kaski. Co my tutaj mamy w takim razie? Mamy blessy, mamy premium scrolla, mamy bronię do skillowania, ja właśnie może teraz sobie... Tutaj mamy oczywiście napisane, ile tutaj jest zwiększony nasz skill, więc ja sobie ogólnie kupię taką broń do skillowania, żeby Wam od razu pokazać, jak to wygląda. Tutaj mamy Global Experience Boost. Możemy wykupić coś takiego, że po prostu dla całego świata... Aha, 25 personalnie i 25 na global, czyli... No, nie wiem, jak to rozumiem, czyli łącznie 50 będzie coś takiego dla danej osoby, która to kupi. No ale możecie wykupić po prostu zwiększony exp dla całego serwera. Global Load Boost, czyli nie możecie... Aha, okej, czyli nie można tego kupić po prostu personalnie na swoją postać. Chyba tak to rozumiem. Też nie gniewajcie się, ale ja też ogólnie, jest to moja pierwsza styczność z serwerem. Oczywiście dostałem od administracji wytyczne, ale też tutaj, tak jak mówię, gram pierwszy raz, przeglądam pierwszy raz, więc też dopiero się tutaj uczę.
Oprócz tego jakiś Skull Backpack, Skull Toll, to obstawiam, że to będzie pewnie taki scyzoryk tibijski, tutaj dla paladynów. Prejsloty, o, są prejsloty tutaj też, to myślę, że warto powiedzieć. Teraz tak, jeżeli chodzi o outfity, to każdy z outfitów dostaje, słuchajcie, jakieś dodatkowe bonusy i tutaj administrator mi powiedział, że jest to bardzo opłacalne, żeby sobie właśnie taki outficik kupić, więc jeżeli wygracie punkty u mnie, to będziecie mogli sobie kupić i taki outficik, i premium account, i broń do skilla, i macie super naprawdę start. Nie wiem, jak wygląda cenowo ogólnie, ile kosztują tutaj punkty i tak dalej, to sobie możecie pewnie zobaczyć, o, teraz będę miał odnośnik do strony, więc czekajcie, zaraz zobaczymy. 5 euro to jest 50 punktów, czyli słuchajcie, 105 punktów jest za 10 euro, czyli jakieś powiedzmy 45 zł, coś takiego, 4 chyba 50 kosztuje euro. Tak to wygląda, więc myślę, że całkiem chyba przyzwoite są te ceny, biorąc pod uwagę też, że nie ma tutaj zbyt wiele rzeczy w tym item shopie, to nie jest jakiś pay to win, jak widzicie, bo ostatnio mi to zarzucaliście przy współpracy z innym serwerem. No i mamy oczywiście house items. To już są itemki do chatki, więc to już sobie indywidualnie we własnym zakresie możecie przejrzeć. No i teraz tak, mam tego Exercise Wanda. A, widzicie, okej, ja myślałem, że ten Exercise Wand jest taki nieskończony, tak jak ostatnio grałem na Elderanie i tak to wyglądało, a tutaj jednak mamy, słuchajcie, mamy tutaj 6000 użyć, no ale na jakiś czas na pewno nam to wystarczy. No jak widzicie, ten Magic Level zdecydowanie szybciej zaczął lecieć. I a propos skillowania, to miałem wam właśnie przekazać bardzo ważną rzecz. No, mi to braknie chyba zaraz, kurczę, jedzenia na skille. Nie wiem, ile czasu taka jedna fasoleczka regeneruje. Natomiast, co warto powiedzieć, jeżeli skillujecie na trainerach, to wasza postać musi być najedzona, dlatego że jeżeli nie będzie najedzona, to nie będą wam szły skille, będą stały po prostu w miejscu. Czy to magic level, czy to dystans, czy to sword fighting, czy to shielding, musi być wasza postać najedzona, także o tym pamiętajcie, to jest bardzo ważne. No i mam nadzieję, że ktoś dotrwał do tego momentu gdzie o tym mówię, bo to jest bardzo istotne, bo ktoś może sobie postawić hara, odpalić sobie gdzieś tam odcinek, postawić sobie hara na skilla i później przychodzi, a tutaj taki ząg, co tutaj się stało. Dobrze, mordeczki, słuchajcie, ja zaczynam streamy z tego serwera jutro, czyli wrzucam dzisiaj w środę, zaczynamy w czwartek, także zapraszam was serdecznie, kto by chciał sobie pograć razem, to dawajcie znać. No pewnie te pierwsze streamy będę chciał pograć solo, ale pewnie też jakieś teamhanciki wlecą. Serwer naprawdę, to nie tyle, że to jest współpraca i tak dalej, tutaj chwalę i tak dalej, natomiast naprawdę bardzo mi się spodobał i czekałem w sumie na taki serwer, żeby coś tam innego streamować niż Gothic. W końcu mamy coś fajnego. Mam nadzieję, że będzie mi się dobrze grało, że wam też. Przypominam, jest konkursik, także bierzcie udział. Prośba taka o zostawienie łapki w górę i komentarza. Bardzo, bardzo was proszę, nie? Ostatnio troszkę nie było Tibi i troszkę ten zasięg podupadł, także trzeba podkręcić algorytm. I w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia na serwerze. Cześć!